Przed nami ciepły, ale niestety pochmurny i deszczowy początek lutego. Dagmara Moranowska, witam Państwa i zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Początek nocy jeszcze w całym kraju zapowiada się dość pogodnie, nawet okresami zupełnie bezchmurnie, ale niestety już w drugiej części nocy od zachodu zacznie wkraczać front atmosferyczny, który przyniesie ze sobą chmury, opady deszczu, a na północy mogą być to opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Dopiero w drugiej części nocy na zachodzie te opady zaczną stopniowo zanikać. Na termometrach zobaczymy około 1-2 stopni maksymalnie na wschodzie, delikatny mróz do minus 1 stopnia w części południowo-wschodniej, 2-3 stopnie nad pozostałym obszarem. Jutro już niestety wspomniany front popsuje nam pogodę, głównie na zachodzie i w centrum. W drugiej części dnia także na wschodzie będzie przynosił chmury, opady deszczu. Niewielkie przejaśnienia pojawią się dopiero w drugiej części dnia na krańcach zachodnich. Na termometrach jutro od 3 do 4 stopni we wschodniej części Polski, do 5-6 w centrum i do nawet 7 stopni na krańcach zachodnich, ale niestety od jutra ponownie będzie nam towarzyszył nieco silniejszy wiatr, który sprawi, że odczuwalna temperatura będzie znacznie niższa. Spójrzmy teraz na mapy dla naszego województwa. Początek nocy na Kujawach i na Pomorzu jeszcze bez opadów, ale właśnie z biegiem nocy te opady zaczną się pojawiać na termometrach w nocy od 1 do maksymalnie 2 stopni. No jutro, drodzy Państwo, niestety czeka nas dość pochmurny, nieprzyjemny dzień. Na niebie dominować będą chmury, będą pojawiały się także opady deszczu, deszczu ze śniegiem. Na termometrach jutro od 5 do 6 stopni, ale tak jak wspomniałam, odczuwalna temperatura może być nieco niższa przez silny wiatr. Na barometrach z kolei wahania ciśnienia jutro 1010 hektopaskali. A ja życzę Państwu spokojnego, udanego wieczoru. Do zobaczenia.